Drodzy Państwo, zaczynamy dzisiaj przegląd nowego pakietu Industrialny Loft. Jak najbardziej wiem o tym i biorę to pod uwagę, że sama ta kolekcja pojawiła się już jakiś czas temu. Jednak no, będzie mi niesamowicie miło, jeśli zostaniecie tutaj ze mną do samego końca, nawet dla jakby faktu mnie, że możemy się usłyszeć, że możemy pogadać. Także z takiej tutaj perspektywy wychodzę. No i tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszy przegląd. Industrialny Loft to piąta kolekcja w cenie 25,90 zł. No i teraz tak, w ogóle te słowa Industrialny Loft, powiem wam szczerze, pierwszy raz w życiu spotkałem się z takimi wyrażeniami i nie umiałem ich na początku wymówić, no ale dobra, nie ma co się chwalić. Cały ten zestaw dodaje nam elementy do trybu budowania i chyba powiedziałem tam wcześniej, że on jakby skupia się przy takich sypialnianych klimacikach, chyba nie do końca, chyba to jest po prostu dodany nam jakiś ten styl industrialny do gry. No dobrze, no zobaczymy, jest tych obiektów tutaj trochę. Zobaczymy, czy to jest warte. No ja dalej jestem trochę przeciwny kolekcjom. Jedyne co, to w miarę było takie ciekawe. No ale dobra, zobaczymy, co ma do zaoferowania i lecimy do trybu budowania. Jesteśmy w trybie budowania i wywaliłem wszystkie nowe obiekty. Tutaj jeszcze widzę, że mamy jakieś pozostałości po innych kolekcjach, w sumie po jednej kolekcji, bo nie mam wszystkich zainstalowanych. Także nie zwracajcie na to uwagi, bo jest tak zrobione, że do kolekcji jest jeden filtr i po prostu te obiekty się ze sobą łączą. Nie wiem, czemu jest tak zrobione, no ale okej. No i tak to się prezentuje. Ja tego nie widziałem wcześniej, więc to jest też moje pierwsze spojrzenie. Zaczniemy sobie od nowego pokoju, bo mamy jeden. Żelazne życie w trzech wersjach kolorystycznych. No i to tak on wygląda. Włączę się siatkę i powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba. Nie wiem, co to jest, chyba salon albo takie biuro, coś w tym stylu. To, co jakby najbardziej mi się tutaj podoba, to jest ta kanapa. Jest prześliczna i to coś mi się podoba. No to jest, słuchajcie, hit. Bardzo ładnie ten pokój wygląda. Tutaj mamy jeszcze wersję taką białą. No to mi się tak już mniej trochę podoba, nie wiem czemu. Fajnie to jest wszystko zrobione, no ja się nie mogę nadziwić tym. W ogóle jesteśmy na save'ie z przeglądu aktualizacji Bank. Tak, wykorzystałem sobie tę możliwość, a to już mi się w ogóle nie podoba. No, ten pierwszy jest najładniejszy. Tak to wygląda. No i mamy trochę tych rzeczy. Przede wszystkim mamy nowe łóżko. Całkiem fajne, tutaj w różnych odcieniach też sobie poglądamy. Nie wiem, czy to jest sens tak pokazywać, no ale zawsze tak jest fajnie. Lecimy dalej, mamy nowy fotel, właśnie. Ten fotel, ta kanapa, to jest hit. No on mi się tutaj naprawdę bardzo podoba. Już oczywiście sobie myślę, może sobie zostawię ten pakiet, wiadomo. Tak, bo ja jestem, słuchajcie, w sensie ja podchodzę do tego tak, że okej, mogę mieć wszystko, ale nie mogę mieć wszystkiego zainstalowanego, bo nie lubię tak grać po prostu. Nie wiem, ja sobie tylko wybieram te pakiety, które wiem, że mi się przydadzą, a tak to, no, może sobie ten zostawię. Ten koc tutaj robi właśnie robotę. Fajna jest ta tekstura, no. Będę się nadziwiać kanapą, słuchajcie. Dajcie się nacieszyć. Mamy nowy stół. Tylko czy to jest taki stół do siedzenia, jakby do jadalni? Zobaczymy. Jestem ciekawy. No, on jest taki do jedzenia. Też ładny. O, to mi się podoba. Wygląda, jakby były panele. Dziwnie. I mamy chyba taką szafkę pod telewizor. No, muszę sobie sprawdzić. Albo nie, to nie jest szafka pod telewizor, to jest taka do kładzenia, tak chyba się mówi, nie wiem, szklanek albo coś w tym stylu. Tak ona wygląda. Jakieś tam skrzyneczki, takie rzeczy. Tutaj mamy szafkę nocną, coś takiego, słuchajcie, fajnie wygląda. I to jest chyba jakby taka na kawę, jak to się mówi, nie? W sensie chyba kiedyś tak było. Tak to wygląda. Wszystko też, żeby właśnie z tymi stylami się zgadzało. I tak to jest. Mamy nowego kwiatuszka. No, całkiem fajny. Kwiatuszki zawsze się przydadzą. Jest ich całkiem dużo, ale nigdy nie mogę żadnych fajnych znaleźć. O, to wygląda fajnie. Bardzo ładnie to się prezentuje. Taka niby półka, tutaj kwiatki, książki. Fajnie. Fajnie. Mamy coś takiego. Nie wiem, ja akurat na takie rzeczy nie zwracam za bardzo uwagi. Nie wiem, do czego mógłbym to użyć. No, całkiem fajny. Ogólnie ten pakiet jest taki... teraz zabrakło mi słowa, ale... że można go użyć i trochę, wiecie, gdzieś tam w sypialni, w salonie, nawet niektóre rzeczy do ogrodu można by było wcisnąć. Fajnie. Mamy takie graffiti, nie wiem, obraz.
w różnych wersjach. To mi się zawsze bardzo podoba, że niektóre rzeczy w ogóle kompletnie w innych kolorach wyglądają inaczej. Fajnie. Do kawiarni nawet, Jezus. Fajne. Mamy coś takiego. Chyba coś podobnego było w jakimś pakiecie. Fajnie. No niby takie odrażające, nawet bym mógł powiedzieć, ale do tego stylu fajnie pasuje. Nie wiem, mi się podobają takie rzeczy. Tutaj mamy nawet taką, nie wiem, do sypialni rzecz, coś takiego. Dobra, nie będę każdego obiektu jakoś super ekstra komentować. Mamy dywan, bo uznacie mnie za szalonego człowieka. Mamy nowy dywan, mamy nowe lampki. Właśnie też w trzech wersjach, na różne sufity, na różne wysokości ścian. No też całkiem fajne, ale nie wiem, nie podobają mi się za bardzo. Ja zresztą i tak zazwyczaj używam tylko jednego. Mamy coś takiego. Nie wiem za bardzo, gdzie by to można było użyć, no ale okej. I to mi się w szczególności podoba. Nie wiem, jak to się nazywa, wentylator czy nie, ale to jest hit. W różnych odcieniach też mamy. Można z tego chyba jakieś konstrukcje po prostu też tworzyć. I to fajnie wygląda. Moi drodzy, to jest chyba tyle z nowych obiektów, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale czy jeszcze mogę tak sobie, o właśnie, przefiltrować? Chyba niczego nie ominąłem. Tutaj jeszcze mamy opisy, te rzeczy, ale chyba nie czytamy tego. Prawda? W sensie ja tego nigdy nie czytam. Okej, i tak wygląda nowa kolekcja. Powiem wam szczerze tak. Podobają mi się nowe mebelki. Jednak jak najbardziej dalej nie rozumiem faktu w ogóle powstania kolekcji i dalej będę chyba siedzieć przy swoim. Nie wiem, czy to jest warte, słuchajcie. Tak samo można sobie wejść do Neta, popobierać takie rzeczy. Ja wiem, że niektórzy nie mogą mieć modów. Wiem, jak jest, słuchajcie, ale to... No nie wiem. Każdy sobie to powie sam. Fajna kolekcja. Może ją zostawię, bo fajnie wygląda. No... Całkiem mi się podoba. Okej, to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. No i do usłyszenia kolejnym razem. Chyba, że jeszcze mamy coś przetestować. Ja się tutaj już żegnam, ale to chyba nie ma żadnych interakcji. Obejrzyj. Puścimy sobie czas. Tutaj, o, to jest szafa, okej. No ale to też do szafy, z szafą nie ma żadnych rzeczy. Nie, to raczej, słuchajcie, nic nie będzie nowego. Okej. Więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, do usłyszenia kolejnym razem w kolejnych odcinkach.